Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Bong, a to są Bong Newsy, czyli podsumowanie najciekawszych wiadomości ze świata RC. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam garść nowości od marki ProLine. Następnie coś dla drifterów, jest to zestaw konwersji od Reve D. Następnie pokażę Wam nową odsłonę Kyosho Mini Z 4x4, a na koniec standardowo przejdziemy sobie przez nadchodzące wydarzenia na polskim RC podwórku. Zapraszam Was do oglądania. Pierwszą nowość na dzisiaj serwuje nam marka ProLine. Jest to nowa karoseria do modelu Traxxas Rustler 4x4. Jest to karoseria odzwierciedlająca Forda F-150 z 2017 roku. No i jest to, tak jak już wspomniałem, karoseria, która powinna bezpośrednio pasować na waszego Rustlera 4x4. Dostajemy ją w wersji przezroczystej, niemalowanej, czyli musimy sobie samodzielnie tę karoserię pokolorować. No i mi ta propozycja się, szczerze mówiąc, podoba, bo zdecydowanie wolę, kiedy modele odzwierciedlają jakieś prawdziwe, istniejące pojazdy, a nie wyglądają jak jakieś łaziki marsjańskie czy inne kosmiczne pojazdy, jak często to niestety bywa w przypadku tych modeli, nazwijmy to do baszu. To, o czym warto również wiedzieć, to fakt, że do tej karoserii nie jest dołączony ten cały zestaw traksasowego mocowania z zawiasem i klatką wewnętrzną i musimy go sobie przełożyć z naszej standardowej karoserii od Rustlera, żeby nam to wszystko ładnie pasowało i działało. No i cena za tą karoserię, jaką proponuję nam ProLine, to jest $42. No. Jak Wam się podoba? Czy są wśród nas posiadacze Rustlera właśnie 4x4? Wiem, że tak. I powiedzcie mi, czy rozważacie zmianę swojej karoserii właśnie na coś tego typu. Teraz pora na coś z dziedziny drag racingu. No jest to nowa opona od ProLine'a nazwana Big Daddy. No i jest to opona, która charakteryzuje się tym, że jest o 25% szersza od standardowej opony drag racingowej od ProLine'a, co powinno oczywiście wygenerować nam więcej przyczepności. Jest to opona typu slick. Oponę dostajemy w zestawie z wkładką. To, co mnie zastanawia, to czy ProLine jakby wypuści tę oponę w kilku różnych mieszankach i różnych twardościach gumy, bo w przypadku poprzedniego modelu opony, czy tego standardowego, który oferują możliwości wyboru mieszanki, nie mamy, a wydaje mi się, że jest to dość istotny element doboru setupu, również do modelu typu Dragstera. No ale jest to na pewno fajna propozycja, że mamy jak coraz większy wybór tych akcesoriów do tego drag racingu i widać, że to naprawdę rośnie. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, było u nas w Polsce, tak jak już wspominałem wiele razy, tego na razie nie widać. No ale fajnie, że będzie można sobie zabrać na tor, czy też na wyścigi, na zawody i tak dalej, kilka kompletów kół i sobie poeksperymentować, jak model zachowuje się w zależności od zmiany tego elementu. A cena, jaką ProLine proponuje, to $31. A to, co chciałbym Wam pokazać teraz, to są generalnie naklejki z płomieniami. Tak, nie przysłyszeliście się. ProLine proponuje nową opcję, którą jakby przedstawiają jako coś dla osób, które nie lubią malować, a jestem świadomy, że dużo takich osób na świecie istnieje, chociaż zupełnie tego nie rozumiem. Jest to zestaw naklejek, stickerów, czy jakbyście tego nie nazywali, które mają Wam pomóc jakby przystosować swój model do wyglądu typu hot rod. Czyli generalnie są, tak jak wspomniałem, naklejki z płomieniami. Wykonane są z grubszego niż standardowo tworzywa sztucznego. Są one już fabrycznie wycięte, co jest całkiem sympatyczne, bo często ten arkusz z naklejkami, który dostajemy sobie z modelem czy też z karoserią, jest po prostu nadrukowany na pojedynczym arkuszu i musimy sobie skalpelem przed przyklejeniem przyciąć. No i myślę, że to jest ogólnie fajny pomysł, żeby wypuszczać tego typu zestawy naklejek do modeli. I jest to na pewno ciekawa opcja, żeby trochę urozmaicić te atak klonów RTR-ów. No jednak cena, którą ProLine proponuje, jest średnio atrakcyjna, przynajmniej z perspektywy polskiego użytkownika, bo $17 za dwa nieduże arkusze naklejek to jednak dość sporo. No i teraz nowość, która przyleciała do nas prosto z kraju kwitnącej wiści. Jest to zestaw konwersji do modelu driftowego Yokomo YD2, wyprodukowany przez Reve D. Nazywa się to MC1. No i jest to zestaw konwersji płyty podłogowej i ogólnie podwozia wykonany całkowicie z karbonu 2,5 mm. W zestawie dostajemy również przekładnię wykonaną z aluminium. No i ta konwersja daje nam możliwość również ustawienia silnika na trzech poziomach wysokości. Nie jestem znawcą driftu, ale rozumiem, że konwersja tego typu ma nam poprawić właściwości jezdne tego modelu i na pewno ta karbonowa konstrukcja go mocno usztywni. No i ta nazwa Reve D, czy też Reve D generalnie kołaczy mi się po głowie jako coś dość ekskluzywnego. No i patrząc na cenę, która jest za ten zestaw do konwersji, która wynosi w przeliczeniu mniej więcej $340, no to faktycznie jest to produkt już dedykowany do bardziej świadomego konsumenta, może tak to nazwijmy. No,
Czy to jest dużo, czy to jest mało, to oczywiście ciężko jednoznacznie stwierdzić. Jeżeli wchodzimy w drift bardziej profesjonalnie, to jest dokładnie tak samo, jeśli wchodzimy profesjonalnie w wyścigi offroadowe, onroadowe, trial, czy właściwie cokolwiek. Po prostu chcąc kupować produkty najwyższej jakości, musimy szykować się z wyższymi wydatkami. No i tak po prostu jest i w tym przypadku. Dajcie znać, jeżeli używacie Yokomo i rozważacie zainwestowanie w tego typu konwersje, a jeżeli nie w taką, to powiedzcie proszę, w jaki sposób ulepszacie swoje drifterki od Yokomo. Jak zapewne wiecie z poprzednich wydań Bonk Newsów, Kyosho ma taką swoją linię małych modeli nazwaną Mini Z. Są to modele na przykład w skali 1 do 24. Od jakiegoś czasu istnieje również linia tych modeli z napędem na 4 koła. No i jakiś czas temu pokazywałem wam model Suzuki Jimny właśnie z tej serii, a teraz pojawia się kolejna opcja, jest to model Jeepa Wranglera Rubicona. Nie będę się od samego modelu jakoś szczególnie rozwodził, bo o nich już sobie rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach. Niemniej, tak jak już wspominałem, te modele Kyosho, one są dedykowane do trochę specyficznej grupy użytkowników, bo mamy tutaj wykonaną z twardego plastiku bardzo dobrze zdetalizowaną karoserię, jednak to niesie ze sobą pewną cenę, ten model ma mniejsze skalowe, realistyczne koła i po prostu będzie sobie gorzej radził w terenie niż przykładowy Axial SCX24 czy na przykład Enduro 24. Więc to jest taki model, którego użytkownik stawia jednak bardziej na realizm i prawdopodobnie będzie celował albo w nagrywanie jakichś filmów, może robienie zdjęć, organizowanie sobie realistycznych przejażdżek niż na pokonywanie pionowych przeszkód. No i tak jak już kiedyś wspominałem, niestety Kyosho również wyróżnia się wyższą ceną od swoich konkurentów i to jakieś 25-30%, o ile pamiętam, więc jest to zdecydowanie droższa propozycja. No ale wypadało wspomnieć, bo zawsze to coś ciekawego zobaczyć kolejnego mikrokraulera. Teraz idzie nam zima, więc tego typu modele na pewno będą się cieszyły coraz większym zainteresowaniem. No może z tą zimą to trochę wybiegłem do przodu, bo mamy połowę września, aczkolwiek zbliża nam się jesień, a później będzie zima, więc jednak jesteśmy już... kierujemy się myślami w tę stronę. A teraz chciałbym przejść z wami do podsumowania nadchodzących wydarzeń na polskiej scenie RC. Oczywiście zaczynamy sobie od Off Money, który odbędzie się już ten weekend. Ja, jak widzicie, jestem w trakcie już dopieszczania, można powiedzieć, modeli, tak żeby były w stanie sobie te 3 dni przeprawy pokonać bezproblemowo, miejmy nadzieję. No i to, na co chciałbym wam zwrócić uwagę, to prośba od organizatorów, żeby wszyscy uczestnicy zaopatrzyli się na swoich telefonach w czytnik kodów QR oraz w mapy Google Mapy. Czyli możemy podejrzewać, że szykowane są nas jakieś nowe niespodzianki, które będą wykorzystywały te technologie. I jeśli to oglądacie, to od razu po zakończeniu projekcji Bonk Newsów zainstalujcie sobie właśnie jakiś czytnik QR kodów w swoim telefonie, bo skoro organizatorzy o to proszą, to na pewno będzie to potrzebne, żeby w pełni doświadczać tego, co dla nas przygotowali. No i jestem też ciekawy, kto z was oglądających na Offmanie się wybiera. Wpisujcie się śmiało w komentarze, jeżeli będziecie, piszcie, kiedy przyjeżdżacie, jakie bonele bierzecie ze sobą. No i koniecznie podejdźcie do mnie na samej Offmanie, zbijcie piątkę, poznajmy się na żywo, jeśli jeszcze się nie znamy. Na pewno miło będzie mi z wami się spotkać i pogadać o naszej pasji modelarskiej. A jeżeli z jakichś niezrozumiałych dla mnie względów nie wybieracie się jednak na Offmanie, to w sobotę organizowana jest kolejna runda zawodów rallycrossowych na torze motoparku w Toruniu. Jest to bodajże już 6. runda. Poprzednie, jak wiem, cieszyły się całkiem sporym zainteresowaniem. Jest to naprawdę fajna forma wyścigów, dość dobrze odzwierciedlająca prawdziwy rallycross, więc jeśli jest to dla was coś ciekawego, to oczywiście link do wydarzenia znajdziecie poniżej. Również w sobotę odbywać się będzie finał Titan RCR na Offroad Series. Odbywać się on oczywiście będzie na torze offroadowym, wewnętrznym, dywanowym w Łomiankach, właśnie na Titan Arenie. No i jest to już runda finałowa, czyli podsumowanie całego sezonu letniego i to, na co warto zwrócić uwagę i to, co jest ciekawe, to fakt, że w ramach tego finału odbędzie się losowanie nowego modelu X-Ray X12 2020. Jeżeli chcecie wziąć udział w losowaniu tego modelu, to oczywiście musicie być na rundzie finałowej. Warunkiem również koniecznym do wzięcia udziału w losowaniu jest to, że braliście udział w przynajmniej jednej rundzie z tych rund przed finałami, tak? Czyli w pierwszej, drugiej lub trzeciej. Musieliście być na którejś z nich i na finale, żeby brać udział w losowaniu. No jest to na pewno duża atrakcja i coś ciekawego. Więc jeśli byliście na którejś z pierwszych trzech rund w Titanie, to pewno warto pojawić się na finale, bo a nuż uda wam się wyjść z nowym X-Rayem.
A ja już tak przed chwilą wybiegałem myślami trochę w stronę tej zimy, a to dlatego, że szykujemy się do sezonu halowego, można powiedzieć zimowego, i w związku z powyższym X-Ray Racing Series Poland ogłosiło już pierwszą rundę zawodów w Atlas Arenie. Odbędzie się ona w weekend 10-11 października. Z tego co wiem, tor offroadowy będzie dużo większy niż bywał na poprzednich edycjach, więc coś ciekawego. Widziałem na fanpage'u XRS Poland, że chłopaki szykują nowe przeszkody, więc na pewno szykuje się ściganie na świetnym poziomie. No i jest to oczywiście impreza, na której mnie nie zabraknie. Staram się zawsze być jak na największej oczywiście liczbie tych wydarzeń w Łodzi, bo są naprawdę świetnie przygotowane. I oczywiście zachęcam Was do brania udziału, link do zapisów znajdziecie poniżej. No dobrze, moi drodzy, to chyba już wszystkie newsy na dzisiaj. Tak jak prosiłem, wpisujcie się w komentarzach, jeżeli wybieracie się na Offmanie, żebyśmy mogli się jakoś tam zorganizować, spotkać, pogadać i tak dalej, poznać na żywo. I jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. W ten sposób nie ominą Was żadne nowości ze świata RC oraz to, co tam dla Was przygotowuję, o czym chciałbym z Wami się podzielić. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, a tymczasem życzę Wam udanego weekendu. Ja wracam do szykowania się na Offmanie. No i mam nadzieję, że widzimy się tam już właśnie w ten weekend. Trzymajcie ciepło, do zobaczenia, Wasz Bong.